Mniej więcej godzinę temu pociąg, na pokładzie którego znajduje się premier Mateusz Morawiecki, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii, przekroczył granicę polsko-ukraińską. Delegacja kieruje się do Kijowa. W Kijowie dzisiaj odbędą się spotkania z panem prezydentem Zełenskim i z premierem Szmyhalem. Delegacja jest de facto, reprezentuje Unię Europejską, Radę Europejską. Wizyta była przygotowywana od wielu dni, natomiast utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Kierunkowe decyzje zapadły dotyczące wyjazdu, zapadły na szczycie w Wersalu w gronie najważniejszych przywódców europejskich. Potem premier Mateusz Morawiecki w koordynacji z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim przygotowywali tą wizytę, która dzisiaj się właśnie rozpoczyna. Te wszystkie działania były prowadzone w ścisłej koordynacji, ustaleniach z przedstawicielami Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jeszcze w nocy pan premier Morawiecki rozmawiał z przewodniczącym Charlesem Michelem i Ursulą von der Leyen, ustalając ostateczne szczegóły. W Kijowie, poza bardzo wyraźnym i mocnym sygnałem wsparcia całej Unii Europejskiej dla walczącej o wolność Ukrainy, zostanie zaprezentowany pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy, który przedstawią premierzy biorący udział w delegacji. Dzisiaj rano nasi dyplomaci przedłożyli oficjalną informację o tym wyjeździe, o tej delegacji. W organizacjach międzynarodowych zostały te precyzyjne informacje przekazane m.in. sekretarzowi generalnemu NATO, sekretarzowi generalnemu OBWE i sekretarzowi generalnemu ONZ oraz naszym partnerom amerykańskim.